gdyby raptem reprezentacji Finlandii udało się na przykład teraz sprawić się psikusa, no to także będą się liczyć. Timo Lahti w czerwonym kasku, w niebieskim jedzie Tero Arnio zgodnie z programem, no i Tuńczycy w białym kasku Leon Madsen i w żółtym Mikkel Mikkelsen, niezwykle szybki, ten, który pokonał naszego Bartosza Zmarzlika. Faworytami na pewno Duny na drugim i czwartym polu startowym. Jedziemy zgodnie z programem, a więc nie ma żadnych zmian w polach startowych. Finlandia kontra Dania, pojedynek skandynawski. Zobaczymy za chwilę, czy ludzie Hansa Nielsena zrobią to, czego oczekują. Jak na razie świetnie Timo Lahti ze startu, już jednak wyprzedzony przez Mikkelsena, i upadek, i będzie przerwa. I będzie bieg przerwany. Na pewno będziemy na powtórkach to oglądać. Bardzo ciasno było. Oj bardzo. Bardzo ciasno na tym wejściu, w pierwszy łuk było. Na powtórkach to zobaczymy. Nie było tu oczywiście nic spowodowanego czyjąś złośliwą jazdą czy cokolwiek. Oglądamy. Proszę, mamy start. Z pierwszego pola świetny start. Świetnie Lahti. Lahti, ale też Mikkelsen. I tutaj widzimy, o, nie było chyba kontaktu nawet, jeżeli chodzi o Leona Madsena i Tero Arnio. Zobaczymy może z innej kamery. Tutaj widzimy świetny start Finów, ale także tutaj widzimy świetny start. No, takie szukanie tą lewą nogą, szukanie jakiegoś kontaktu, tak. Odczytujesz to w ten sposób, no, ale Leon Madsen został na start. Sam moment startowy Leona Madsena wystartował nie do przodu, a w powietrze, do góry. Tutaj widzimy z czwartego zakłada i widzimy... A taki, myślę, że powtórka powinna być w czterech. Był jakiś tam kontakt, delikatne dotknięcie.